No i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Tomczuk. Od razu gwoli jasności powiem Wam i wyjaśnię zaistniałą sytuację. Oczywiście, jak widzicie, jesteśmy pod jednym z mostów nowojorskich w samym Nowym Jorku, w centrum Manhattanu. Wyjaśnię Wam gwoli ścisłości to, co nastąpiło, ponieważ w ubiegły weekend udało mi się zdobyć kartę Pro, co spowodowało, że troszeczkę nam się plany skomplikowały, w sensie tym, że nasz wyjazd do Stanów spowodowało tylko to, że jesteśmy tutaj na wakacjach. Bo zdobywając kartę Pro tydzień temu, zostałem już tak jakby przypisany do grona zawodowców i nie mogę startować na żadnych zawodach, które są pod rangą zawodów amatorskich. Czyli Arnold Classic mi odpada, a my jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby nagrać dla Was fajne zajawki, fajny program, oczywiście kolejnego Tomczuka. Tomczuk miał być docelowo przygotowaniami i samym startem na Arnoldzie, ale w związku z tym, że ta karta wpadła już tydzień temu, to pokażemy Wam troszeczkę Nowy Jork z innej strony i będziemy już rzeć od samego początku. Także w dzisiejszym odcinku zobaczycie, co znajdziemy w sklepach nowojorskich, co znajdziemy, już na nas trąbią, to jest z samego rana, co znajdziemy dietetycznego, czego nie mamy oczywiście w Polsce. Wiem, że takich programów było już mnóstwo, ale ja jeszcze tutaj nie byłem, także ja na nowo odkryję sklepy i markety w Nowym Jorku, już mamy tutaj coś między innymi delikatnie namierzone i oczywiście udamy się też na trening do jakiejś konkretnej Mekki. Mamy tutaj ze sobą naszych zajebistych przewodników, czyli moich braci ciotecznych, którzy na stałe mieszkają w Nowym Jorku, i moi bracia zabiorą nas do siłowni jednej z najważniejszych Mekk siłowniowych klubów fitness w Nowym Jorku i tam prawdopodobnie zrobimy trening. Także na razie jeszcze nie wiemy dokładnie, czy uda nam się tam wejść, ale będziemy próbować. Także trening w zajebistym miejscu, trening w Nowym Jorku. Kurczę, ludzie, jesteśmy w Nowym Jorku, rozumiecie? I między innymi jesteśmy tutaj dzięki komu? Dzięki Otemu. Dzięki tej tetce, czyli Trek Nutrition. Dziękujemy bardzo za możliwość przyjechania tutaj, dziękujemy za możliwość realizacji, a my robimy to specjalnie tylko i wyłącznie dla Was. Także mam nadzieję, że kolejny Tomczuk spodoba się Wam. Bądźcie z nami, oglądajcie, bo będzie naprawdę się działo. Yeah! It's New York! Jesteśmy już w rejonie miejsca, gdzie zatrzymaliśmy się, czyli Plainview. Idziemy teraz do marketu, który nazywa się ShopRite. Ogólnie po prawej mamy nowe osiedle, które jest dość bardzo drogie, nowoczesne, osiedle apartamentów i domków. Także tutaj chłopaki mówili, że chaty najmniejsze, najtańsze kosztują 600 tysięcy dolarów i to są chaty dwusypialniowe, jednopiętrowe. Także kasa dość solidna. No ale my dzisiaj nie o tym, bo jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać Wam, co można znaleźć w markecie. Tak jak powiedziałem, market ShopRite jest to jeden taki z tutaj z popularniejszych, ogólnie dzielnica. I to, co mnie tutaj zaskoczyło, to na każdym kroku jedzenia. Jechaliśmy drogą, która prowadziła przez tak jakby tunel żywnościowy. Maksymalna ilość i duża ilość jakichś fast foodów. Co jeszcze? Fast foody, które praktycznie każdy ma zrobiony podjazd dla samochodów. Czyli tak jak w McDonaldzie mamy tą drive-thru, czy tam w KFC, gdzie podjeżdżamy sobie i zamawiamy z samochodu. Tak samo tutaj jest praktycznie każda knajpa. Możesz do każdej knajpy podjechać samochodem, nawet nie musisz z niej wychodzić. Ale co najlepsze, co się mówi w Stanach, że osoby otyłe to są osoby najbiedniejsze. Dlaczego? Ponieważ nie mają kasy, żeby nie wiem, pracować nad sobą, nie mają kasy na to, żeby się dobrze odżywiać, i jedzą po prostu ten syf najtańszy. A najtańszy syf to wiadomo, te hamburgery, frytki, shake'i, milkshake'i, które my też również tutaj korzystaliśmy, jedliśmy. No i tak jak chłopaki nam powiedzieli, że najgrubsi to są najbiedniejsi, a ci szczupli to są bogaci, ponieważ oni mają większą świadomość, mają więcej kasy, chodzą na siłownię, chodzą do klubów i się zdrowo odżywiają. Także zobaczymy, co tutaj można zjeść. My jesteśmy fit, jesteśmy chudzi, także jeszcze do czasu, bo czuję, że jak wrócimy, to trzeba będzie robić już redukcję po tych wojażach. No ale zobaczymy, co jest w markecie. Zapraszam. No i pierwsze stoisko, od razu mamy soki. W Polsce maksymalna ilość soku w butelce to są 2 litry, a tutaj są galony. Także ilości, może nawet to nie są tylko soki, bo tak jak widzicie, są różne proteinowe napoje.
U nas też to teraz wchodzi, no tutaj też dużo jest soków z prawdziwych owoców. Widzę, że też mentalność się u Amerykanów zmienia, bo chyba kiedyś tego nie było. U nas też to jest dostępne, różne smoothie, różne soki świeżo wyciskane, także ogólnie jest tego dużo, ale to mnie nie zaskoczyło, bo my też to u siebie mamy. Jakieś lower sugar, kofeina kawy, jakieś gotowe od razu, gotowe napoje proteinowe, także jest ok, ale my też to mamy. Patrzcie, co jest fajne. Tutaj Amerykanie to lenie, nie? Możesz kupić gotowy zestaw od razu pokrojonych owoców, żeby się nie pierdzielić w tańcu i sobie wyłożyć na przykład na imprezie dla znajomych. Od razu wszystko jest przygotowane, pokrojone. Ale tutaj mamy jakiś inny zestaw. Borówki, truskawki, maliny. Mamy też mango pokrojone. Ale wiecie co? To akurat te pokrojone rzeczy nie są wcale tanie. Ale patrzcie, co tutaj mamy. Zachciało ci się szybkiej mizerii, nie? No to idziesz do marketu, bierzesz gotowe ogórki pokrojone. Dobrze, że ze śmietaną nie są od razu, prawda? Ty, ale nie jest tanio. $5 za coś takiego? To bym chyba wolał sobie sam pokroić jedną cebulę. Oszczędnić, z Polski przyjechał, nie? No i co, gotowe jakieś fasole, no to sałaty, no to mamy też w Polsce. Ale idziemy dalej, zobaczmy jeszcze. No takie oczywiście typowo amerykańskie paczuszki, czyli taka wersja rodzinna, prawda? Trochę dużo brokułów. Kurczak, brokuły i ryż i można formę robić, prawda? Ludzie się na nas patrzą. Chyba pierwszy raz ktoś przyjechał z kamerą jeszcze, obcokrajowy, rozmawiający w innym języku. Jak chcesz mieć bicki jak papaj, no to tutaj mamy wersję też taką XXL. Szpinaku. Zajebiście, u nas jest w workach, tutaj jest w pudełkach, od razu przygotowany, umyty, można ładować do buzi. Ja to czekam na napoje, bo muszę zobaczyć, co tutaj będzie takiego niespotykanego, niecodziennego. My przy okazji też robimy sobie zakupy do chaty, także później zobaczycie, o, coś niecodziennego. Wiecie, co to jest? Pan operator wie, czy nie? Tak? Aloes. Kupiliśmy sobie w sklepie aloes. Nie wiem do czego, ale bierzemy, nie? Tutaj ktoś inny decyduje o tych zakupach, więc niech ktoś inny sobie się mądrzy. Dobra, lecimy dalej. Idziesz do Biedry, kupujesz paczkę krewetek, która ma 200 gramów, 300, a tutaj oczywiście 907 prawie kilogram krewetek, ale cenowo $18. No to chyba jest nawet dobra cena, tak jak szybko sobie liczę. Ogólnie różnych rodzajów krewetek, tak jak tutaj widzimy, mamy mnóstwo, nawet krewetki już opiekane, zobaczcie, to jest też dobre. Ale nie, to są jakieś kotlety w ogóle. Aha, to są to jest ryba filet. To jest filet. Moją ulubioną rybą jest filet właśnie też. Amerykanie to są dania gotowe praktycznie, nie? Zobaczcie, ile tutaj jest, ile to jest dań gotowych do wyboru. Na przykład to, co mnie rozwala. 12 sztuk parówek w cieście, na patyczkach. To jest śmieszne. Oni niby tak się mocno tym zajadają. Są jakieś ala pierogi też. No tego jest mnóstwo. Gotowe burgery, a tutaj mamy obok, jak widać, już gotowe, tylko do podgrzania pewnie. Jak on się nazywa? Shrimps. Kurczę, krewetki, już mi z głowy wyleciały. Już ja jestem strasznie, już po amerykańsku mogę tylko rozmawiać, już polskiego zapomniałem. Nie, żartuję oczywiście, beka. No tak jak tutaj możesz pokazać, zobacz, nawet mule są gotowe już, pewnie tylko wszystko jest do podgrzania. Także to, tak jak mówiłem, Ameryka to są gotowce. Tutaj nie ma czasu, tutaj jest czas, to jest pieniądz, oni gonią, oni muszą szybko jeść. Tutaj nie można tracić czasu na jakieś pierdoły i gotowania. Nawet moja ciocia mówi, że też rzadko kiedy gotuje, tylko na przykład zamawiają sobie catering albo jakieś gotowce. Ale nie są grubi, na szczęście. Gotowe steki. Nie wiem, jak tutaj jakościowo w takim markecie, no ale pewnie jak to w markecie, na pewno jest nieco gorzej niż gdzieś jakby kupić gdzieś w innym miejscu, chociaż nie wiem, mówię nie wiem, bo nie próbowałem. To zresztą wyglądają bardzo ładnie i są dość chude. Wyboru też no trochę jest, także nie ma źle. Tutaj też mamy jakieś gotowe mięsa już. O, patrzcie, jesteś na diecie,
jesteś kulturystą, gotowy, gotowany kurczak, normalny, biały, grillowany, sorry. Słuchajcie, ma 15 gram protein w 71 gramach, ale to już ugotowanej pewnie, dlatego tak mało, ale zero fatu, zero tych węglowodanów, same czyste mięso i proteiny. Mamy też kulturystyczne chipsy oczywiście, ale same widzę takie firmy takie, których no nie ma u nas, jakieś Wise'y, chyba że to, nie wiem co to jest. Ty, ale to może być dobre. Dark chips, russet potato, gluten free. Wygląda nieźle, ale co to jest, to będziemy pytać chłopaków. Już o jakieś precelki, to może być dobre, takie słone. Gotowy popcorn. Także no, chipsy są. O, miodowe jakieś, kurczę. Ogólnie na pewno wezmę sobie coś do wypróbowania. Coś, co nie jadłem, jeszcze nie próbowałem. Tak, żeby tylko, jalapeno. Sam raz na poranną zgagę. Oczywiście paczki wszystkie bardzo malutkie. Tutaj też, patrzcie na to. Moja ręka. Paczka gigant. Tylko pół kilo precelków. A tutaj mamy czekoladowe jeszcze, tak? 5 gram protein, kurde. Peanut butter and czekolada. No ale to mamy to oklepane, to u nas też kiedyś takie były. Jak się nazywały te chipsy takie? No nieważne, dobra, ale były takie. A i teraz patrzcie tu, mleko. Normalnie mleko u nas w Polsce się kupuje w małym kartoniku, w małej butelce, prawda? A tutaj mleko, kurwa, jakie ciężkie. Ile to jest? 4 litry. 4-litrowe mleczko, także jakby ktoś chciał do chipsików, do porannego mlecika, w sam raz. Ale nie, ale żeby nie było, są też mniejsze wersje, jest pół galona, czy jest 1,89. I ja pytałem się rano rodzinę, czy u nich to mleko się nie marnuje. Ona mu, ciocia mówi, no do miesiąca czasu może stać otwarte. Także bardzo dobre mleko, nie? No i takie ilości, galoniki. O, tutaj mamy teraz, patrzcie, jogurty naturalne. Normalny jogurt naturalny, grecki, musi być też w odpowiedniej gramaturze. Kilogram. Takie mamy też w Polsce. Pamiętam nazwa. Oczywiście kilogram. No tak, oni mają tutaj chyba jakąś manię, taką większość, tak mi się wydaje. Wszystko musi być wielkie. Zupełnie przypadkowo trafiliśmy na półeczkę z pizzami. Tylko 600 rodzajów. Wybierasz jaką chcesz. Chociaż wiecie, jak te odgrzewańce smakują, pewnie średnio. Ale ja nie lubię takich, wolę sobie zjeść taką prawdziwą, z prawdziwego zdarzenia. To jest jedna strona, a po drugiej stronie mamy lody. I patrzcie, co jest najlepsze. Znowu Reese's i też oczywiście opakowanie musi być troszeczkę większe niż 1,41 litra. I różne smaki mamy, i Snickersa, Oreo, mamy Breyersy są, patrz, zobacz, po 4 dolary. No to lody akurat nie są jakoś tutaj bardzo drogie. Snickers z M&M'sami dodatkowo, tutaj jakieś inne. No sporo tego jest, można by było coś tutaj szarpnąć z tych lodów. Zobaczmy, bo takich nie widziałem. Na przykład 1,42 litra, ale to są jakieś zwyklaki takie, tak? Bez laktozy. Light. O, zobaczmy light. Czym się charakteryzuje? Pistacjowe, almond. No, słaby to light jest, ale jak na lody to i tak nie jest źle, bo kalorii ma. Tylko że tutaj zawsze są dziwnie podane, w 63 gramach. W 63 gramach mamy 120 kalorii. Czyli pewnie wyjdzie prawie to samo, tak? 240 w 120. No ale lodów tu jest trochę. I to nawet bardzo trochę. Jeszcze półka się nie kończy, dopiero doszliśmy do Hagenów. Także chyba Hageny tutaj nie robią jakoś zasadniczo dużej roboty, bo ale też nie są drogie, zobaczmy, bo kosztują
Final Calls 2,88, na przykład Ben & Jerry's, gdzie zazwyczaj na przykład w Hiszpanii, pamiętam, były po 5 euro, tak samo Hageny tutaj mamy po 2,88, no to jest dobra cena, bardzo dobra cena, taniej niż w Polsce na pewno. Ale po tych wszystkich jedzeniach dzisiaj to na razie jakoś tak nie mam ochoty na słodycze. Za 4 dolce mamy 2,5 kilogramów ryżu. Taka rodzinna paczuszka. No oczywiście, tak jak no, ryż brązowy, też większej, ale też można wyrwać mniejsze. Yellow rice, już pewnie z jakimiś przyprawami, 170 gramów. Pudełeczko, 2 dolary. No tutaj mamy troszeczkę większe też, 2 kilo. W takich pudełkach, ale tak jak mówię, no są Apache. Tutaj też już jest gotowy ryż, tak? Tylko pewnie do podgrzania w mikrofalówce i lecisz za dolarka. Także nie jest źle. Jaśminowy, brązowy, jaśminowy. No, i to jakieś różne fasole, kasze. Wszystko śmiesznie popakowane, bo w takich od razu przezroczystych opakowankach. U nas bardziej raczej, ale chociaż kartoniki też mają, więc już nie powiem, że jest jakoś inaczej. Tylko po prostu rodzajów jest dużo, tak jak patrzę. No Uncle Ben'sy, no to tutaj też gotowce, one są zajebiste, naprawdę podgrzane tylko w mikrofalówce. Z drugiej strony mamy sosy, patrzcie, no tutaj co się dzieje, różnych rodzajów Tabasco. Ile mamy? Pewnie wypiekłyby gębę. I myślę, czy właśnie nie wziąć sobie jakiegoś, żeby popróbować do wieczornej kolacji i do browarka, żeby coś tutaj fajnego zjeść. No keczupy, no Heinz, podstawa. Dużo tych sosów ogólnie jest, tych ranch, takich, których nie mamy właśnie w Polsce. No i co? No coś na pewno zaraz wybierzemy z ostrego, bo chcę troszeczkę się popalić dzisiaj. Oczy grają. Żebym ja tutaj wszedł, gdybym był na redukcji, to pewnie bym mógł tutaj chodzić w samych półkach i oglądać, co jest i czytać, bo lubię się jarać nad jedzeniem. A teraz tak już nie robi dla mnie wrażenia, tylko bierzemy najpotrzebniejsze rzeczy, czyli też syf praktycznie. O, właśnie jadą najpotrzebniejsze rzeczy. Za długo, za dużo. Znalazłem ryż dla siebie na jutro. 9 kg. To jak dla karma dla zwierząt wygląda. No ale jest okej. Okay. Czuję, że mógłbym tutaj masę robić. Dlatego się nie dziwię, że oni później gotują takie 9 kg. Ci kulturyści amerykańscy gotują 9 kg ryżu. I rosną. No oni po prostu wpierdalają. Nie to, co my, kurwa, z jednym woreczkiem gość się męczy. Może nie z jednym, ale no podejrzewam, że łatwiej by było tej masę zrobić. Tak jak widzicie, w sklepie dużo jest produktów dostępnych, dużo jest produktów light, dużo produktów jest takich niskokalorycznych, gdzie można sobie się podopychać. Dr. Brown's Diet Cream Soda. Oczywiście butelka też dwulitrowa, nie mała, ale czegoś takiego nie piliśmy. Widać, jest w dwóch smakach, tutaj też jest, nie wiem co za smak, ale tutaj jest Black Sherry Soda i też jest zero. Także myślę, że sobie puszeczkę, bo jest, patrzę, w małych puszkach, to nie wiem, czy to można rozdzielać, ale na pewno puszeczkę sobie zaraz dziabniemy. Widzę, chyba ogólnie wszystkie te napoje są zero, bo tutaj jest też kolejny, a nie, to jest już original i już ma cztery, słuchajcie, w ilu? W 180 kalorii 45 gramów cukru tylko w porcji, także zajebiście, nie? Pół szklanki cukru sobie na raz wypijasz. Także tamte są dietetyczne, można pić, to ich nie dotykamy. Najgorzej, że tutaj wszystko jest pakowane po kilka lub kilkanaście sztuk i trzeba kupować wszystko. Mateusz, tutaj trzeba kupować całą paczkę? Czy można sobie rozedrzeć? Całą trzeba, tak? Diet pitch, no to ja chcę diet pitch. Bo ja będę pić. Tutaj mamy półeczkę z napojami bez kalorii, takie a la tonic. No czegoś, no nie są to oryginalne Schweppesy, bo Schweppesy widziałem, że nie mają, nie są bez kalorii, ale tutaj mamy praktycznie, tak, no wszystko jest zero. Kalorie free, grejpfrutowy napój, tutaj mamy pomarańcz z wanilią, też jest, wszystko jest zero. Coś na pewno weźmiemy sobie takiego tonikowatego do spróbowania, może o. Tonic water with... A tutaj bym się wjebał, bo jest 21, a ja tutaj już myślałem, że wszystko jest diet, ale ginger, tonik o smaku ginger jest diet, no to jest dietetyczny, czyli nie ma kalorii, któryś tam zaraz sobie, tylko napojów jest ogólnie tyle, tak dużo,
No to są na pewno jakieś syfiasty, bo to wiecie, jakaś firma, no zobaczcie, no, no to jest okej, okay, no ale kolor tego napoju to już pozostawia wiele do życzenia. Tam jest chemii tyle, co niemiara. No ktoś powie, tak samo pewnie i w Coca-Coli, no ale Coca-Cola jakoś lepiej smakuje, nie? To idziemy na Coca-Colę. No i widzicie, już bym was skłamał, bo trochę nas zmyliły tutaj etykiety, bo na etykiecie nie ma napisane, że to jest bezkaloryczne, ale praktycznie wszystkie smaki, tutaj mamy limonka z maliną, jest bez kalorii, jest black cherry bez kalorii, jest orange, czyli też bez kalorii, mamy duże, o, na przykład ten jest niezły, to jest z granatem, też jest zero, no warto spróbować i zwykły tonik, czyli oryginalny, też jest zero. Ja lubię takie rzeczy, więc sobie na pewno skosztuję. Ten wygląda dobrze, limonka z maliną, leci na magazyn. No i tutaj kolejna półka z izotonikami, wszystkie, to jest chyba Gatorade, tak? Wszystkie są zero, różne kolory, low sugar trochę ma, no to nie jest ok, ale te wszystkie, te zero są, no to są rzeczywiście zero i to są różne smaki, no ale my tego nie ruszamy. My już wzięliśmy swoje napoje, mamy coś tam iced tea, mamy Schweppesa, a tutaj półka z Coca-Colą, Fantą itp. itd. Sprite Dr. Pepper daje, też jest zajebisty. No ale czy jakieś kole tutaj takie są? No, pomarańczowa, orange, wanilia, zero sugar, to my zero cukru, to my wczoraj piliśmy już, jest naprawdę dobra. Tylko, że tak jak widzicie, trzeba wszystko kupować w jakimś tam milion paku. No i co? I zakupy mamy zrobione, mięso mamy kupione. Na spróbowanie dietetycznych mamy też trochę chipsów. W zasadzie to nie chipsy, tylko wafelki kukurydziane, które są pokryte jakimiś tam dodatkowymi przyprawami. Napoje zero, mamy też trochę piwka na wieczór, bo będzie nas trochę. Mamy też owoce, jajka i bekon na jutro. Także wszystko na śniadanie, na dzisiejszą kolację i na jutrzejszy obiad mamy praktycznie za 80, niecałe $90. Także takie zakupy dość spore i wydatek też nie mały. Także idziemy teraz jeszcze na siłownię, bo wcześniej coś zjemy ciekawego i idziemy jeszcze tyrać dzisiaj. Ja już jestem tak podjarany, że po prostu nie mogę wykrzyczeć z siebie słowa. Jesteśmy na siłowni, której Jay Cutler ćwiczył, Sadiq Handanowicz ćwiczy cały czas, bo mieszka tutaj niedaleko w pobliżu. Jest to Mekka, czyli jedna z najważniejszych siłowni w Stanach. Zaraz po Gold Gymie, najpopularniejsza, także jesteśmy tutaj. Z Mateuszem zaraz zrobimy, tak jak mówiłem, jakiś full body workout, po prostu coś tam podziałamy, popompujemy się, bo jesteśmy po całym dniu chodzenia, jedzenia, jeżdżenia, także tutaj dzisiaj tylko i wyłącznie trenujemy delikatnie, zobaczycie zresztą jakąś tam pompeczkę, forma jakaś tam jeszcze delikatna została, ale klimat jest zajebisty, po prostu klimat jest świetny, może kupić sobie ciuszki jeszcze z emblematem siłowni, chyba zaraz myślę, że jakiś tutaj t-shircik sobie wleci na pamiąteczkę. Ogólnie no taka typowo, tak jak mówię, typowo mordownia, gdzie wszędzie są reklamy, zdjęcia wszystkich zawodników znanych ze scen, Mister Olympia i nie tylko, Arnold Classic chociażby. No ale idziemy, zobaczymy, potrenujemy, może ktoś będzie też znajomy. Oczywiście płuca na foteczkę. No, także lecimy, bo się nie mogę doczekać. Jestem tak podjarany, że ja mogę to napieprzać. Dzisiaj robimy wszystko, i czy nogi jest, jedniemy zaraz. To są jakieś ciężary, patrz. Hantelki też są dobre. Uf.
rozgrzewka, dwa ćwiczenia na lineczce plus taki leżący butterfly. I teraz można zacząć się pobawić ciężarkami. Ktoś tutaj może nie te dzisiaj, ale coś tam zaraz zarzucimy. Duże chłopy tu są, jest dobrze. Trzeba się popisać, zaraz zdjąć miesiączkę, bo forma jest dobra. Po ciaskach jeszcze lepsza. Dotykać, ale dzisiaj mówię, wszystko tutaj próbuję. Myślałem, że przyjedziemy, nie będzie żadnej energii, a jest zajebiście. Ten klimat robi robotę, a najbardziej to jest zdjęcia. Te zdjęcia, tutaj są spoty z lat 80., z lat 90., wszystkie z podpisami. Zawodnicy, którzy tutaj byli, tutaj naprawdę było sporo zawodników. Kurwa, to aż pachnie tym klimatem. Czuć, że Jay Cutlera czuję. On tutaj pewnie to dotykał nawet. Kurwa, jak w tym się wymazać, Jay? Że Lubicki poszło. Kurwa, coś się zablokowało? A i tak ciągniesz, okej? Okay. Już wiem, ale to coś się zablokowało. To zostawiamy. Ale ładnie, chodź, kurwa. Ludzie. O, już czuję, jak puchnie. Kurde, te żarcie zrobiło robotę. Pierwszy mój trening po zawodach. W ogóle nie trenowałem. Chciałem sobie odpocząć i też myślałem, że tutaj odpoczniemy. Ale skoro Mateusz mówi, że zabierając do Mekki, no to kurde, to trzeba by było być idiotą, żeby odmówić sobie treningu w takim miejscu. Powiem wam, panowie i panie, jak na spowiedzi, to robi taką robotę klimacik, tak zajebiście wygląda, że naprawdę, ja dzisiaj byłem wykończony, nie chciałem się wołić na tę siłkę. Teraz mogę napieprzyć, nie ma tej zmiłuj. Jeszcze po jednej serii zrobimy na triceps, takie maszynowo dzisiaj trochę może, ale chcę popróbować, bo to nie jest coś, co ma co dzień dostępne, dlatego warto porobić. Porobimy zaraz jeszcze barki, troszeczkę, porobimy jeszcze coś na plecy, jakieś hamerki. Nóg dzisiaj akurat nie zrobimy, ale będzie dobrze. Na tej maszynce zrobimy, bo jest w ogóle inny ruch. Zajebistszy. Tak, przerzucamy się, bo lepszy ruch jest zajebisty. Taki kurde, jak ten, jako paraboli. Idzie. To dwa ćwiczonka na klatkę, na klatkę były trzy. Dwa na barki będą, dwa były na triceps, dwa na plecy zrobimy i dwa na biceps. I sio. Tak, można by było tu jednąć, ja pierdzielę. No czegoś takiego, patrzcie to. Widzieliście coś takiego? Nawet nie wiem, tu wejście naprawdę, to jest zajebista maszyna. Suwnica, gdzie leżysz na plecach. Tak, maszyny, to z 8 rodzajów. Cały zestaw na nogi. Nie wiem, cała sala na nogi jest tylko, kurde. Gdyby wpadł, to by zgubił człowiek. Patrz do robienia pośladków. Pasem się przypinasz, ciężar w dół i wstajesz przy odsłonie. Mega. Przeszliśmy po tej salce i nie ma tam żadnego innego urządzenia niż tylko na nogi. Chyba z 8 różnych maszyn do hak przysiadów. Samych suwnic chyba z 10. Samych maszyn do wyprostu było chyba z 10. Na dwugłowę, na pośladki, hip thrusty, kurwa, no wszystko. Możesz zakochać w tych urządzeniach. Szkoda, że nie mam siły, żeby zrobić nogi. Ale zrobimy jeszcze jakieś lekko plecki. Zobaczcie, drążek przymocowany i rusza się tylko w jednym kierunku.
Dobra, tutaj zobaczcie, takie nietypowe urządzenie. Chociaż już widziałem to na niektórych siłowniach, też od schoolowych starszych. Linka jednorącz, można sobie w dowolny sposób ułożyć rękę, może w dowolny sposób przyczepić różny, każdy inny uchwyt. Można zrobić oburącz, no wszystko tutaj można zrobić, triceps nawet można zrobić na dobrą sprawę. Bardzo fajne urządzenie, no, typowa stara maszyna, hardcore. Czuć jeszcze rękę Jacka Dera tutaj, że też była pompowana. Co zrobiliśmy? Dzisiaj zrobiliśmy lekki trening pompujący, tak żeby przepompować krew po obżarstwie delikatnym i taki pierwszy wprowadzający, nawet może nie wprowadzający, bo nie będę na razie kontynuował tak cyklicznie treningów, ale taki, żeby poczuć, przepompować krew, to zrobiliśmy po 2-3 ćwiczenia na każdą partię, lekko, dość maszynowo. No tam klatka tylko delikatnie, jakieś tam hantelki poleciały. Zrobiony delikatnie, tak żeby się lepiej poczuć, spalić jeszcze więcej kalorii, bo dzisiaj, przyznam się, nie było zbyt czysto. Podejrzewam, że jak wrócę do domu, będę musiał znowu robić redukcję. No ale niecodziennie przyjeżdża się do Nowego Jorku i do Stanów. No i też niecodziennie jest możliwość zrobienia treningu w takiej oto siłowni. Dlatego skorzystałem z zaproszenia Mateusza, mojego brata, i zrobiliśmy tutaj małą pumpeczkę. No teraz co, spadamy jeść. W Polsce jest godzina prawie 4. Wczoraj przylecieliśmy do Stanów i przyznam się, że czuć. Już teraz czuć po całym dniu chodzenia prawie 12 tysięcy kroków i po całym dniu chodzenia, jedzenia syfu, że trochę energia spadła, bo już nawet ciężko mi się wysłowić i racjonalnie myśleć. Dlatego idziemy teraz jeść. Także dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Tomczuk w Stanach. A na kolejne odcinki zapraszam, też będzie ciekawie. Dalej będzie Tomczuk jeszcze w Stanach. Także oglądajcie, a my idziemy jeść.